amfiteatrze w Kościelcu odbył się Dzień Sportu Seniora pod hasłem Przemoc nie zna wieku, zorganizowany przez Urząd Gminy w Kościelcu i Klub Seniora. Wójt gminy Dariusz Ostrowski wraz z wiceprzewodniczącym Klubu Seniora Janem Kuśmirkiem przywitali wszystkich uczestników i podziękowali za przybycie. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na Dniu Sportu Seniora. Już po raz kolejny organizujemy w takiej właśnie formule. Konkurencje są Państwu znane, więc myślę, że dobrze przygotowaliście się do tego. Szczególne słowa uznania skierowano do pana Tomasza Pawlaka, który od lat wspiera seniorów. Zapraszam. Pragnę podkreślić, że tą imprezę finansuje Urząd Gminy w Kościelcu, ale wspomaga nas tutaj pan Pawlak, pan Tomasz Pawlak, który ufundował oczywiście zespół, no i coś tam jeszcze, także na niego można zawsze liczyć i on finansuje. Dziękujemy. Finansuje nie tylko seniorów, ale kluby sportowe, wszystkie na terenie naszej gminy, no i prężnie działające stowarzyszenia, koła gospodyń. Także cieszę się niezmiernie i dziękuję bardzo jako wójt tutaj, bo tacy ludzie są bardzo wartościowi dla nas, uważam, i fajnie, że oni są, że myślą o tym, że jednak przeznaczają jakieś pieniądze na to, żeby takie imprezy właśnie odbywały się. Jest to wyjątkowa impreza, pokazująca, że ruch, zdrowie to najważniejsze są. Nie tylko w tym wieku, ale również w młodszym. Dlatego o to trzeba dbać. Sami Państwo dobrze rozumiecie, bo wiem, że jesteście bardzo zaangażowani w pewne kwestie. I życzę Wam dużo zdrowia i dzisiaj sukcesów, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Dziękujemy. Z wielkim zaangażowaniem seniorzy brali udział w przygotowanych wyzwaniach, takich jak pomarańczowy wyścig, rzut gazetą, zabawa z balonem, widzę ciemność, slalom z piłką. Stasiu, do tyłu cofnij, bo za blisko. Tak? Opa! Brawo! Może w kręceniu hulahopem panie wyszły z wprawy, ale zgodnie twierdziły, że zupełnie niedawno kręciły właśnie tak. Po części sportowej, na sali w zajeździe pod dyliżansem, rozpoczął się panel wykładowy. Prezentację zatytułowaną Przemoc nie zna granic przedstawiła pani Agnieszka Wojciechowska, prezes Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy z Poznania. Jesteście rodzicami, dziadkami, sąsiadami. Widzicie Państwo, co się dzieje, słyszycie, co się dzieje, jesteście aktywni w tym społeczeństwie. W związku z czym pełnicie też bardzo ważną rolę, żeby o tych sytuacjach właśnie przemocowych mówić, reagować. No i dzisiaj też pokażę Państwu, co tutaj może się wydarzyć.